Siemanko, siemanko, drugi sezon kariery Midland, czas rozpocząć. Niestety w pierwszym sezonie wydawało się, że będziemy mistrzem, że zdobędziemy tytuł, ale przegraliśmy go w fazie mistrzowskiej, której nam kompletnie nie szło. W ostatniej kolejce, jeśli byśmy wygrali, byśmy byli nadal mistrzem, ale niestety się nie udało i czas rozpocząć ofensywę transferową przed następnym sezonem. No, jesteśmy bardzo blisko zwolnienia, jednak jeszcze dali nam szansę, nadzieję na poprawienie wyników. No i w tym sezonie naprawdę musimy się poprawić, bardzo wysoki priorytet, jeśli chodzi o rozwój młodzieży, uzyskać serię 5 meczów w siebie w Lidze Czystych Kon. Ćwierćfinał Ligi Mistrzów, fantastycznie, wygraj ligę i wygraj puchar. No i powiem wam tak, jak tego nie osiągniemy, to na pewno nas wywalą. Ale po pierwsze, zmieniamy formację, będziemy grali bardziej, tu niby defensywnie, ale tu Gigoficza sobie przesunę. Na pewno będę chciał kupić SPO, to jest priorytet, choć może Bergwala tu spróbujemy, choć jak widzę to nie jest jego pozycja, ale tak będziemy grali. Taktyka, a dawaj tiki taką, będziemy chcieli trochę tą grę, wiecie. Cel gry w obronie, zastosowany pressing, nie, nieustanny, pressing po utracie. Zdecydowany pewnie nie wypuści piłki. Dobra. Cierpliwe przygotowywanie, szerokość, trochę pogramy skrzydłami. Role wytyczne. Paulinho się atakuje. Anderson będzie trochę z tyłu. Wy zostajcie z tyłu. Ty taki trochę wolny elektron. Wolna pozycja. Równy bieg pod bramkę. W pole. Skraj 16 przy centrach. Mieszany atak. Trzymaj się środka. Posłowe wsparcie, zbiegaj do środka. Tutaj nie, trzyma się skrzydeł. Maroni będzie podchodzić do podań. I tak to będzie wyglądać, bo na pewno będzie dużo transferów. W tym odcinku na pewno będą transfery. Pewnie rozpoczniemy sezon, bo liga startuje bardzo szybko. Tak jest, 19. Ale dobra. Kto, komu się kończy kontrakt? Mamy dużo piłkarzy. No i tak. Gigoficza chcę sprzedać. Jest młody, ale to nie jest piłkarz dla mnie. Tak samo Gardmeran. I dobra, reszta jest... Dobrze, reszta ma umowy. Z tych piłkarzy ja nie jestem zadowolony z list z pierwszego sezonu. I jeśli będą oferty, to go sprzedajemy. Ingasona bym sprzedał. Również mnie zachwycił. Medina, prawdopodobnie go sprzedamy. Włączymy może w jakąś transakcję. Mamy też Linda. Więc tak naprawdę mogę Medinę sprzedać. Jestem kompletnie niezadowolony z tego piłkarza. Jeden sezon naprawdę nic nadzwyczajnego nie grał, więc tu mamy wyboczonych. Ponce, Abando, Anderson, Brichilsen miał świetny sezon. Bru odchodzi. Osorio. Osorio raczej też bym sprzedał. Kogo tym tu jeszcze mamy? Nypan. Elo. Może Nypana bym wypożyczył, wiecie? Nypana wypożyczył. To są piłkarze, dobra, oni chyba pójdą na wypożyczenie prawie wszyscy. Dużo juniorów, ma stać też na juniorów, więc jak tam sztab szkółki juniorskiej. Tem jest w Finlandii, tem... Ja mówiłem, że idę w Skandynawię i w Ameryki obie. Wyślemy ciebie do Meksyku. Szukaj nam utalentowanych Meksykanów. To jest najsłabszy scout, a niech już będzie. Niech i taki Boliwii, bo czemu by nie. Tak jak mówiłem w ostatnim odcinku, ja tu będę chciał iść wśród piłkarzy ze Skandynawii, z Ameryki Południowej, ogólnie Ameryk, więc taki jest plan. Musimy w ogóle jeszcze coś zmienić, bo tutaj Maroni fajnie, ale Luciano Rodriguez wrócił, nasza gwiazda tamtego sezonu, niestety kontuzja go trochę zniszczyła. Mamy strasznie dużo piłkarzy, strasznie piłkarzy będę się chciał pozbyć, posprzedać, powypożyczać. Więc też dużo transferów nie będzie. Będą raczej takie transfery, które będą piłkarze tacy, wiecie, mogli grać do rotacji. Taki właśnie jest plan. Dobra, elo. Nie ma sprawy, Nypan. Brichilsen do Teneryfy. No nie. Tutaj widzimy, że kilku piłkarzy naprawdę wybrało się na wypożyczenie. Zobaczmy, ilu ich było. Bo ja trochę nie kojarzę. Lasę na 2, 3, 4, 5, 6, 7. No strasznie dużo piłkarzy na wypożyczeniu. No i dobra. Resztę będziemy sprzedawać. Też nie chcę robić, wiecie, za dużej kadry, bo trochę już ta kadra jest. Brumado do Cagliari. Za 3... Bierzcie go. Brumado, elo, ja cię nie potrzebuję. Ile w ogóle mamy hajsu? 9 milionów. No to mamy bardzo mało pieniędzy w ogóle, żeby szaleć. Na moje wzmocnienia mi to nie pozwoli.
Dlatego muszę najpierw posprzedać piłkarza, ale Brichitsen do Teneryfy z 1,5 miliona. Brichitsen miał naprawdę kapitalny tamten sezon, był naszym najlepszym strzelcem. Turniej przedsezonowy to nie dla nas. Myślę, że na pewno będzie tutaj sezon, rozpoczniemy okienko i jak wygląda, co my tu jemy, co my tu mamy. Damy na zrównoważone. Mam nadzieję, że nie mówię za szybko, niezrozumiale, ale Gikowicza chcę sprzedać. Medina strasznie mnie zawiódł w pierwszym sezonie, miał tego gola. Dobra, Gikowicz no jest bardzo mało warty, więc 2 miliony jak mi dacie, będę szczęśliwy za tego piłkarza. Kompletnie skrał słabo, ogólnie był niezadowolony, więc ja wolę postać na Bergwala. Czy Nypan, Sheffield, dobra, idź. Bardzo utalentowany norweski piłkarz, fajny ogólnie do kariery, polecam bardzo serdecznie. Czy zrobię jakieś transfery przed rozpoczęciem ligi? Nie wiem. Osorio, jeśli chcecie Osorio, to musisz dać. Właśnie sobie przypomniałem, że to jest Osorio, piłkarz Universidad de Chile. De Chile, ja lubię, powiem wam, miałem taki kiedyś hype na ligę chilejską, reprezentację i pamiętam tego piłkarza z tamtych lat. Uchodzi za młody talent. Gerd Maren, niech idzie do Espanolu. Gerd Man, nie mam zamiaru nim grać. Lecimy dalej. Rodriguez do Ajaxu, 10 milionów. 16. Ja Rodriguez'a nie muszę sprzedawać, więc ja go nie mam zamiaru sprzedawać. Ale zobaczcie, jak fantastycznie się rozwinął w tamtym sezonie. Czyli Vula do Frosinone, Elo. Elo, Osorio, dogadałem sprzedaż. No i bardzo dobrze. Wyciągnęliśmy aż 600 tysięcy więcej za Daniela Osorio, który nie był złym piłkarzem, ale też nie był jakimś wybitnym. Co, Nypan do Sheffield, tak jest, fair, high set, Nypan idzie do Sheffield. Nadal nie wiem, czy ja będę grał tu mecze, czy to będzie only kariera symulowana, ale chyba będzie only kariera symulowana. Ingason 5300, możemy wynegocjować 6400 nawet. Ale chyba nie chcę tak strzelać, bo ja chcę się go pozbyć po prostu. Choć nie był zły, ale wiecie, ja chcę trochę iść w stronę młodszych piłkarzy. Więc zaraz zobaczymy, zaraz pewnie zrobię małą przerwę. Brumado do Cagliari, żegnamy cię. Brumado był wypożyczony w tamtym sezonie do Hansy Rostock, gdzie grał kiedyś wybitny polski piłkarz Marian Wodarski. Jeśli nie wiecie, to włączcie sobie gol.pl. Jeśli wiecie, o co chodzi. Gerd Marek sprzedany. Dużo piłkarzy odchodzi. Dario Osorio ogólnie wraca do Ameryki Południowej, do Talares, czyli do Argentyny, jak się nie mylę. Nie dostałem tych ocen, wiem o tym. Nie zmieni klubu. Inga są dogadany. Rozmowy spęsły na niczym z Gigowiczem. No dobra. Zobaczymy jeszcze tego Ingasona. Tutaj idź do tego Realu Oviedo. Maroni. No Maroniego nie sprzedaję. Naprawdę Maroni dawał radę, jak nie grał nasz podstawowy Luciano Rodriguez Gikowicz do Darmstadt. Idź sobie, nie chcecie. Mamy raport, mamy jakiś Finów, a żadnych Hautameki, Ahonenów tu nie widzę. A nie, to nie ta dyscyplina. Taki żarcik. Dobra, damy temu Leo szansę, ale to jest jakiś wybitny talent, ale może się rozwinie. Kto wie, zaraz zobaczymy. O, już ocena trochę wzrosła. 60 overalla ma, nieźle. Czemu jak pozyskuję zawsze jakichś skrzydłowych, to oni są strasznie wolni. Dribbling ma dobry, ja ogólnie go zostaję na tym skrzydle. Możemy mu zrobić Espo i zobaczymy, co z tego będzie. Co z tego wyniknie, ale pewnie będzie skrzydłowy. Dobra. Raporty, no Martinez do Benfica. Martinez był naszą ostoją. Emiliano Martinez, powiem tak, Emiliano, dadzą 16, panie, kiedy cię puszczę. Najgorsze to, czy ja mam jakiś zmienników na tych moich piłkarzy, których mógłbym sprzedać za duże pieniądze. Ale zaraz się okaże, dobra, chwila przerwy. Powrotem tej Lukaku widzimy do Leverkusen, a ja się muszę zastanowić nad moimi transferami. Strasznie dużo piłkarzy, ale widzimy, że oni jeszcze nie są pokończeni. Ale dobra, myślałem nad nowym bramkarzem. Ale tu myślę, że na spokojnie. Mogę Ramiresa? Nie mogę, tylko sprawdzić. Tu jest na spokojnie. Czekajcie, bo ja wiem, jaką miałem koncepcję, teraz już nie pamiętam. Idziemy sobie na klub. No dwóch elo mamy. Może za Paulinho bym kogoś kupił, wiecie, wymienił. Obrońców trochę mamy, ale na pewno jak odejdzie Ingason, na pewno muszę co najmniej jednego kupić.
Mamy Sorensena. Lim jest strasznie rozwalony, ale Leopold dawał radę. PO bym kupił. Tutaj z tych PO. Anderson gra spoko, ale zobaczymy. Tutaj mamy Martineza. Właśnie jakbym Martineza sprzedał, to muszę kogoś kupić na SPD. Olson, Gikowicz, Sorensen, Bergfall, Byskow. Da się dużo pomocników. I jeśli chodzi o napad, tutaj się sprzedają. Są na wypożyczeniu. Dobra, ja chcę grać jako mieć SPO. Wiem, że mogłem zostać tego Nypana, żeby dawać mu szansę na ten SPO. Nie mogę wszystkich też skautować, bo nie mam tylu skautów. Nie dokupowałem skautów sobie. Skautują, ale dobra. Więc, ale ogólnie jakich piłkarzy chcę, to ja bardzo, to ja wiem ogólnie, co oni prezentują ze sobą. Ten niż też mi się wydaje Christian fajny. Rok temu go nie kupiłem, bo stwierdzę, że kupię Nypana, ale może to też takie moim zdaniem oczywiste nazwisko, ale Kendry Paes to jest talent nie z tej ziemi. Nie wiem ile kosztuje, więc zaryzykuję, dam te 5 milionów i wtedy najłatwiej jak się nie wie ile piłkarz kosztuje, to zrobić taki ruch, że zaoferujemy kogoś na wymianę, na przykład Gikowicz. Dobra, 5300, więc ogólnie bym się za bardzo nie pomylił w moich negocjacjach. Ja myślę, że możemy zejść do 5 milionów. Kendry Paes, ogólnie piłkarz Chelsea, więc nie wiem dlaczego tutaj tak nie, że jestem interpretiatem del Valle. Damy mu rotacyjny, ważny, możesz być ważnym, dobrze Kendry, będziesz ważny, będziesz grał w pierwszym składzie. Naprawdę mega talent, ekwadorskie piłki. Mogę dać mu dychę. Dobra. Teraz będzie ciekawie, ile ma overalla. Zgaduję, że 70-72 pewnie będzie miał Kendry. No jeśli nie znacie, no przyszły piłkarz Chelsea, jest wypoczony do Independiente del Valle, ale to jest piłkarz, no jeden z najbardziej utalentowanych piłkarzy młodego pokolenia ogólnie na świecie, w Ameryce Południowej. Kendry 73 overalla, więc kapitalny transfer. Dobra, Kendry wlatuje, będzie grał w pierwszym składzie na pewno, choć tutaj wiemy, że ten mecz może nie być najlepszy dla niego, ale ja to mam po prostu gdzieś. Kendry, patrzcie jak uzupełnia fajnie ten skład, ogólnie jest mocny. LP bym kupił i kupił na pewno SO. LP i SO to są pozycje bardzo ważne, bo jeśli dobrze pamiętam, mam dużo tych wypożyczonych, wiem, skrzydłowych. Nie wiem, co z tymi juniorami będzie. Kiar na pewno jest piłkarz wyjątkowy, to musimy zostawić. Ale ten, mam Medinę i Winda. Medinę bym sprzedał. Niestety Medinę mnie strasznie rozczarował. Wiem, że Lind jest starszy, ale jest Duńczykiem. To trochę będzie miał taki plus, wiecie, że jest Duńczykiem. Bo wiem, jak to brzmi, ale... I na prawą stronę mam Moroniego i Rodriguez'a. Moim zdaniem nie muszę tutaj za bardzo nic zmieniać i na pewno kupić jeszcze kogoś do środka pola, czy też nie? Ja chyba mam dużo tych środkowych. Też nie chcę pieniędzy wydać na lewo prawo. Mamy Sorensena, Bergwala, Kikowicza, który odejdziemy raz, dwa, Martinez 3, więc trzeba kogoś kupić do rotacji na pewno. Będziemy grać też w europejskich pucharach. Dobra, jeśli chodzi o środkowych obrońców, tutaj widzimy na razie tylko kwoty. Valentin Gomez był fajny. Ja chyba. Ja Salvidia jest usunię. Salvidia jest w Gironie. Szkoda, że on jest w Gironie. No jednak z Hiszpanii dodanie go nie kupimy. Ale Valentin Gomez. Nie wiem jaki ma overall. Ale 5 milionów jest warty, więc co najmniej 60 parę będzie miał. Zoferujemy 4,5. Też te trochę kupaj takie nazwiska mało oczywiste. Mało znane. Oni są Leopolda. No chyba z Happy. Ja wam mogę dać 5. I Gasson. Nie chcesz do Argentyny? No i dobra, elo. No. Elo, melo. Valentin, będziesz ważnym piłkarzem. 4-letni kontrakt, spoko, może być 4 lata. No problemu, akcept. Nie, nie chciaj. Dobra, tą klauzulę mu odetniemy w następnym sezonie. Valentin, witamy. Też talent taki. Może nie jakiś mega talent, ale nieoczywisty też piłkarz. Taki trochę nieoczywistych piłkarzy tej serii. Którzy nie za bardzo ich kupowałem. 71 overalla to na SPD, więc zaraz zobaczymy ile ma. Ten Redondo by był super na SPD.
52 overalla, nieźle. Moim zdaniem platuje do pierwszego składu. Wiem jak to brzmi, ale taki jest mój plan. Więc Soren, Lin jest strasznie szybki. Ja bym w ogóle dał Lidowi zagrać w pierwszym meczu, ale tutaj coś chyba nie zadbałem za bardzo o tą moją drużynę. Dobra, ale Lid może być na ławce. Gikowicz mi jest potrzebny na ławce. Zaraz będzie mecz. A ja chcę jeszcze, to kogo mówię? Jeszcze na pewno mówię SP, DSP skrzydłowego, bo ja kupiłem teraz obrońcę, czyli SP, D i LO, LP. Solari był genialny, ale... W ogóle taki Ibrahim Osman z Nocilan też był genialny, no bo jednak kupuję piłkarza z Ligi Duńskiej. Wiem, podkradamy rywalowi, ale czemu by tak nie zrobić? Why not? Wiem, że tu dużo piłkarzy, dopóki im się nie zrobią te, to będzie ciężko mi decydować. Ten Bruce jak się rozwija. Mogłem go rok temu kupić za 12 milionów. Ale to jest duży transfer. Ten Biuk by mnie interesował na LP. Steve Biuk, naprawdę, z MLS-u. Dobra, Redonto, Pukstasz, Cremasi, Zeferis. Nie mogę mu zrobić na razie. Dawid Ayala, Vicente Pizarro, ciekawy transfer, mogłem go kupić, ale go kupiłem też wcześniej. Gustafsson, Dorgu, Aude, dobra, ja tu miałem się skupić na skrzydłowym i SP. Neverton, spoko, Widowicz, też mieliśmy go na celu, Daremi by wrócił, ale jest drogi, po pesku z Manchesteru raczej nie. Anders był wypoczony ostatnio, Sonko, to też może być fajny piłkarz. Ale ja ogólnie szedłbym w tego Osmana. A Bada też bym szedł, ale on jest taki PS bardziej. Bym musiał Rodriguez'a dać na lewo. A to chyba nie o to chodzi, nie o to chodzi. Więc tu są ciężkie decyzje. Ten Biuk jest naprawdę fajny. Wiem, że ma duży talent. No i Redonto bym kupił. Więc kolejny taki transfer z MLS-u. Bo kupiłem Argentyńczyka, piłkarz z Ekwadoru. Może też trochę... ze Skandynawii idźmy. Ja mówię, że trochę chcę też piłkarzy skandynawskich, a nie bardzo kupuję. Takiego Osmana bym kupił z Gany. No ja mam tego Songo, zaryzykował z tym Songo. Nie wiem jaką ma w ogóle wartość. Więc skrzydłowego jakoś zaoferujemy. Zaoferujemy Maroniego i zobaczymy. 2,5 i 1000 to ma bardzo małą wartość. Ten piłkarz jest bardzo młody. No chyba, że zostawiam Medinę. Nie kupuję takiegoś piłkarza. Ja chyba zrezygnował z tego. 2,5. No to on będzie miał 70 overalla. To ja nie chcę. Nie wiem, że miałem już tak trochę w jakim celu idę, ale tak patrzyłem na narodowości. Ja bardziej patrzyłem na kluby, wam też powiem. Bardziej, z których bym kupował tych piłkarzy niż tutaj narodowości. Sam sobie teraz zaprzeczam, no ale tak było. Tak jest, co nie? Tak bardziej wchodziło, bardziej o ligi. I ja tu widzę, że bardziej tu się skupiłem na ligach i narodowościach. Ale dobra. I można naginać zasady, wszystko będzie naginane. Jestem ciekawy tego Osamę. Za krótką ławkę. No i widzicie. Seferis. Sprawdź tego Seferisa, ale z Norwegiem. Ze Slawii Praga, pomocnik. Zoferujemy Gikowicza i 17 milionów on kosztuje? Łobań. Ogólnie bym mógł zostać ze skrzydłowymi jaki mam. Sorensen, Bergwall, Paes, Olson ma 29 lat, Martinez. Więc to by był taka opcja transferowa, jakbym sprzedał Martineza. Dobra, na razie nie skupiamy się na tych skrzydłowych. Zagrajmy tym, co mamy. Mała przerwa. Jestem z powrotem, przechodzimy do konferencji. Mamy wszystko, moim zdaniem, żeby wygrać ligę. Trzeba jak najbardziej podpalać. Ma trudny okres. Zobaczmy, jak to pójdzie aktualnie. Też nie trzeba robić transferów na hura. Damy zagrać. Ja dam Lindowi zagrać. Lind, graj. No i zobaczymy. Proszę, nie przegrajmy.
jak grywałem pierwszy mecz sezonu. No i to już pokazuje, że trzeba będzie coś jeszcze porobić. Słaby ogólnie mecz. Ajajaj, to jest to, że czasami nie wiem co zrobić. No ale zaraz się dowiemy. Ciężko się zaczyna ten sezon. Bo trochę mam koncepcję na tą drużynę. Wiem jak chcę ją budować. Jestem trochę zdziwiony, tak na tej symulacji czasami idzie. Ale idzie. Nie wiem, czy nie będzie trzeba po prostu też trochę pozmieniać tego Medinę, po prostu outnąć. Mam tutaj raporty. Cilufia odchodzi do Realu Oviedo. I Armin Gigovic odchodzi. No dobra. Więc na pewno to jest do środka pola. Musi przyjść. Ja kupię tego Listesa. Dobra, mamy tutaj parę raportów. Oso nie. Widzimy, że do Rodriguez nie odejdzie. Dobra. Będzie drugi odcinek, ale ja myślę, że nie więcej 30 minut tutaj. Neverton by był fajny. To był fajny transfer moim zdaniem. Taki Neverton. Ten Traore jest ciekawy, ale Osman, Vidovic. Długo się stanę tym transferami. Solari nie stać mnie. Larsen. Nie ma tego raportu. Ja kupił Listesa. Jakoś PO. Ile ten Listes był wart? 4. Nieźle. Kogoś kupił do środka pola. Załóżmy, że może Amaya. Jest poszukiwany, tak? 2,5 jest warty to. Redondo nie jest. A mogę rozpocząć dopiero. Ale Redondo bym kupił. Redondo bym kupił. Albo tego Pizarro. Szkoda, że on się do Wolverhampton. Co mi trochę utrudnia. Red Bull Salzburg to trochę jest lepszy poziom moim zdaniem niż nasz Midland. Ja tu miałem jakiegoś takiego fajnego piłkarza, ale chyba go nie mam. Goran Bajek. To był transfer moim zdaniem do środka pola. Zaproponujemy kupno. Drogi transfer, ale ja chcę chyba włączyć Olsona. Tą transakcję. Czy Sorensena. Sorensen jest młodszy. Olson. I dajemy 6 milionów. I oni mówią fajnie. No to moim zdaniem mam mega transfer. Będzie grał jako SP. Kluczowy. Oczywiście. 5-letni kontrakt. No i jeszcze jakiegoś skrzydłowego. Damy mu dychę. No i tak jest. Za mało. Dobra, idę po Nevertona. Idę po Nevertona. Daję wam jeszcze Medinę. Macie 3 miliony, więc daję wam 4. Dobra, 5. 4. Nie chcą Mediny. Tam 8900, to ja wam dam 6,5. Trochę rozbieżność. 8, no to elo, no ja nie dam 8900. To i właśnie trochę mi się te moje ruchy transferowe niszczą. Mogę tego Osmana kupić, bo Traore. Czeka Traore, nie znam kompletnie piłkarza. Osmana też. Nie wiem, czy nie poczekamy po prostu kolejnego tygodnia i tyle. Mamy mecz, początek sezonu ogólnie z tymi silniejszymi rywalami. Więc to też nie jest łatwe dla nas. Może po prostu większą ofensywę zrobimy w zimie transferową, bo ogólnie ten skład jest dobry. Jest dobry, ławka jest spoko, więc ja myślę, że tu jesteśmy naprawdę w stanie wygrać. Kto to za Patrick Dorku? 68 overalla. Mohamed Darami. No proszę, Martinez odejdzie. Martinez odejdzie, Benfica się zgadza 16 milionów. Więc ja muszę to zrobić, no. Jakby się nie zgodzili, elo. No ale zgadzałem się, no jednak to jest transfer przyszłościowy. Lichtenbaum do Al-Hilal. 10 milionów. Ja wiem, że był on z niego niezadowolony w pierwszym sezonie, ale też jednego za bezcen sprzedawał. Al-Hilal ma pieniądze. Tam, więc dajcie mi te pieniądze. Al-Ahli, dobra. Al-Ahli.
dajcie mi te pieniądze, idziemy do meczu z Nordsjælland. O, dużo raportów, no to będzie, co jeszcze robić. Myślę, że po tym meczu postaram się jeszcze kogoś kupić i tą kadrę zostawimy jak jest. Pyk, pyk, pyk. Proszę, Bergwall, zagrasz. Duży talent jesteś. Będzie konfa, nie ma konfy. Nic sobie zagra. Zagra Cho. Damy Cho. No i dobra, panowie. Wygrajcie, proszę was. 3 do 1, Cho, Olso i Lind. Więc dobre zmiany. Wygrywamy to spotkanie. Paulino schodzi. Gomez zagrał dobrze. No więc wygrywamy. Może ten pierwszy mecz to jakiś wypadek przy pracy trochę. Miejmy nadzieję, prawie padł mi spad. Schodzimy do konfy. Tam realistami, o, dobra. Jakie rozczarowujące. Wiesz, trochę robię też transfery, jakbym pod siebie, jakbym grał też trochę. Ale no nie będę grał raczej. Może w europejskich pucharach coś. Czy Martinez sprzedany. 16 baniek poszło. No, sprzedajemy gwiazdę zespołu. Może taki tytuł dam. No, numerem Jano Martinez był gwiazdą zespołu. To był nasz najlepszy piłkarz ogólnie. Nie patrzę na pozycję statystyki, ale dobra, ja mam go kim zastąpić. Ci dają dychę? Aha, nie. No niby mam. Znaczy to nie jest taki sam piłkarz kompletnie. Kabel Redondo by kosztował. Nie ma. Kronbacke, ja bym chciał, albo Listesa kupię po prostu. Gdzie jest ten piłkarz mój? Bitstrufa mógł kupić, Pizarro. Ty, no ja miałem, a ten? Dobra, ryzykujemy, tam 17 bajek za niego chcieli. Ja dam 14. Damy 14. No może przedoprzyłem. Ale dobra, można powiedzieć, że cały hajs Martineza na niego poszedł. Zefeiris. Christos. Ja się przekonamy. Dajmy 20. Dobra, uściła propozycja. Ajajaj, Christos. Obyś ty miał dobry overall. Nie wiem, czy to może grać jako taki SPD, ale... Ło! Lepszy jest. Overallowo. A ja tu nie gram takim bardzo. Dobrze. Jakąś PD musimy cię zrobić. Wiem, że pod jednym odcinku na przykład z Ruch Chorzów mi osoba napisała, czemu ja nie zmieniam pozycji. No to jest dobre pytanie. Tak mówię, ja o tym nie zwracam aż tak na to uwagi. Dobra, SPD. On ma wysoką w ataku? Uhu. Co musimy zrobić, żeby to zmienić? Dobra, zobaczymy jak to będzie. Bo ja tam grał Bergwallem obok. Ale dobra, transfer wielki. Zobaczymy. Trenerze, czułem rozczarowanie, ja też czuję rozczarowanie czasami. Życie niestety tak jest. Zmowy spędzły na niczym. Dobra, ja nie wiem, czy po prostu reszty pieniędzy nie przewalę na skrzydłowego. 15 milionów. Never to know. Nie wiem ile ten biuk ma. 54 overalla. A Neverton ma chyba tyle samo. Ja jeszcze chciałem Kronbackera kupić. Ale Neverton jest 2 lata młodszy. 2 lata młodszy jest Neverton. Dobra, próbujemy jeszcze raz Nevertona. Przerwa. Dobra, będzie chyba ostatni transfer dzisiaj. Medina. 4. Spróbuję jeszcze raz. 8900. Są na te 8900. Dam wam 8. 8900. 8,20.
8600. No, jesteśmy teraz bliżej. 8,5. Dobrze, Neverton witamy w zespole. I już nikogo więcej nie kupuje. Nie ma co też moim zdaniem za bardzo, za dużo kupić tych piłkarzy. Zobaczymy, kto się jeszcze sprzeda. No i witamy Nevertona. Fajny transfer moim zdaniem. No i pomału będziemy mogli kończyć ten odcinek. Choć może trochę całe okienko transferowe. Zobaczymy jeszcze. Może zrobimy do końca i tyle. Będziemy kończyć. Dobra, czy ja zakończ poszukiwania, rozpocznij poszukiwania, o, rozpocznij, o, trochę mogę porozpoczynać, więc jest spoko, ten Dorku bym go kupił jeszcze, bo jest Duńczykiem, tylko dlatego. Audę tu chyba wszyscy są zeskautowani. Ramirez, o. Będę chciał nowego bramkarza na pewno. Dobra, Grundback, no niestety go nie kupimy. Bo nie mamy pieniążków. A oni chcieli Medina. Dobra, czy Medina jest na sprzedaż ogólnie. Tak to będzie wyglądać. Chociaż to zarząd trochę nas bardziej lubi. No jest silny ten skład. No nie powiem, że jest słaby. My musimy po prostu wygrywać. Comiesięczny raport. Kaleo. Byk. Mamy raporty. Witamy z Boliwii. Może jeszcze w skauta zainwestuję lepszego. Tutaj, gdzie jesteśmy? W Meksyku. Dobra. Ale na razie tutaj żadnych nowych gwiazd futbolu. O, Nicolas Salinas. Strasznie dużo też mam tych juniorów. Olsona nie sprzedajemy. Strasznie mam dużo tych juniorów w sali na 66 overalla. To mi się podoba. To mi się podoba, że ma nawet jakieś przyspieszenie. Więc skrzydłowy. Taki LS, PS, LS. Zrób z niego LS-a. Nowe dośrodkowania. Strzelanie, podanie, dribbling. Wybitny talent. Może SPO z niego zrobimy. Ale on jest szybki. Zobaczymy SPO. Co z niego będzie? Ale meksykański talent jakiś. Dobra. Końcowy raport. Federico Redondo. No i też dobry piłkarz. Też dobry piłkarz Federico. To jest syn Redondo z Realu Madryt. On jest skojarzony bardziej. Czy ja mam w ogóle HS? Mogę kogoś zatrudnić. Zobaczmy, ile mam w obronie. Tak naprawdę... Nie wiem, więcej mam utalentowanych pomocników, więc idziemy w pomocników. Mam nadzieję, że mi tej gry nie wywali. Gdzieś mi walało grę. Dobra, kolejne spotkanie. No, gramy takim składem, tu nie ma co zmieniać, moim zdaniem. Wygrajmy, proszę, wygrajmy. 0 do 0. Brichitz nie trafia karnego i zaraz się okaże, że jeszcze napastnika będę kupował, bo... Brichitzel rozczarowuje. Czemu Czonie dałem zagrać? Ostatnio miał dobry mecz. No i ten początek jest taki beznadziejny. Porównany do ostatniego. Początku sezonu. Na razie te debiuty, ale moim zdaniem może być taki początek sezonu. Nie mrawy. No, mamy trochę nowych piłkarzy. W ogóle Abel Abando. 69 overalla, Brichitzel ma 69. Może go ściągniemy. O nie, wraca w lutym. Czonik sobie zacznie grać. Trzeba będzie trochę porotować po prostu tą drużyną i tyle. Kontynuuj. Lin dobrze ostatnio zagrał. Trzeba porotować trochę tą drużyną. Jakoś ją rozruszać. Na razie on nie jest wybitny. On 4 punkty. Jest najlepsze dla nas. Ale wiecie, nowe nazwiska, zmiana formacji. To może mieć wpływ Paulinho do Trabzonsporu. Spoko, ja sobie kupię tego Dorku wtedy. Wiem, że ma gorszy overall, ale to się tam będę przyjmował. Powinien też trochę zawodzi w tamtym sezonie. Idźmy. O, mecz eliminacji Ligi Mistrzów zaraz. Tu trochę trzeba porotować moim zdaniem. Kendry nie ma siły. A nie zagra sobie Bergfall. Tu niech sobie zagra Sorensen. Leopold jest niezadowolony, to Lee sobie zagra. Zagra sobie Buck. Zagra sobie Lind. Maroni.
No ryzykujemy trochę, ale 2 do 2. No i nas zwolnią w tym sezonie. Chcę tak dalej będzie wyglądać, to nas zwolnią, bo ten początek sezonu jest tragiczny. No i nie zapowiada się, że miało być lepiej. Morale moralami, ale no... Na razie jest słabiutko. I teraz jeszcze mecz z Porto. Musiałem zrobić cięcie, bo mi tą Ligę Mistrzów wywaliło. Ale to pokazuje, że jest tak, nie jestem taki. Nie w tej symulacji, w karierze, to nie jestem takim guru jak w graniu. Ale tak jest. Ja myślę, że tą drużyną jakbym grał, to bym wygrywał każde spotkanie w Danii. Ale tak nie wygrywam, bo nie gram. Logiczne. Zdaliśmy prawego obrońcę, lewego obrońcę. Ja chcę kupić innego. Może Audę. Lepszy jest niż Dorku. Ale Dorku jest młodszy. O, Dorku. Selekcja. 2700. Macie 2,5. Elo. A, Bergfala. No, pewnie. I może wam jeszcze czekoladę jakąś dorzucić. Dobra. 2600 mam. Zobaczymy, czy Dorku będzie lepszy. Rotacyjny. No, nie może być rotacyjny. 5 lat. Możemy to przystać. Cieszę się, akceptujemy. Ogólnie bym miał tego Kronbeka, gdybym mu dał lepszy kontrakt, ale nie dałem. Dobra, elo. Mamy kolejnego obrońcę lewego. Dużo zmian, więc ja trochę się spodziewam. Na początku są takiego mniej mrawego. Ale myślę, że potem to się rozegra. Sorensena mi dają. Niech zagra tu. Dobra, damy Dorku, ale damy kogo innego. Będzie Konfa, bo to jest mecz Champions. 13 sierpnia. Dobra, dobra. Nie chcę się kogo sprzedawać. Nie ma takiej opcji. Tak. Tutaj jeszcze skupienie. Na razie PAES też rozczarowuje, ale kto nie rozczarowuje na początku tego sezonu, niech pierwszy rzuci kamieniem. Porto, Konfa jest Konfa, Porto jest silne. Zobaczymy sobie zaraz ich skład. A, ta wielka postać. Patrz na ten skład ogólnie Porto. Tamako Gonzalez. Ogólnie to taki wygląda w sam raz do pokonania. Dobra, panowie, wygrywamy. No 3-2. Nieźle, bo rewanż u nas. 3-2 to niezły wynik. Niezły wynik, naprawdę. Myślę, że w rewanżu u siebie możemy wygrać. Pokonać piłkarzy z Portugalii. Możemy awansować, no w Danii to już raczej nic nie wygramy. Nie no, 7 punktów. Ale Kopenhaga też miała tamten pierwszą część sezonu słabo. Więc tu wszystko się może zdarzyć. Mecz Ligi Mistrzów zaraz. Więc Bergwald zagra. Będziemy ryzykować trochę, ale Bergwald. Lee. Brichildsen. Mamy tego Linda. A to nie od tym czekolad. I co? Za do jednego Olson, Rodriguez. Spoko, no wygrali, to jest najważniejsze. Nie robiłem konfy, trudno. Ale wygraliśmy w końcu w lidze. Kolejny mecz przed nami. Damy na zrównoważone. Albo tak trochę damy. Więc wygraliśmy, to jest najważniejsze. Co tu jeszcze? Raporty, Palacio. 70 overalla. Przerwa, chwila. Kolejny raport. No to by był fajny PO, to by był super PO. Więcej CPS, ale PO moim zdaniem super. Moises Ramirez. Bramkarz, którego wykupił, by zastąpić Schmeichela.
Zaraz my w ogóle przejdziemy samą drużynę takiej piłkarzy z Ameryki Południowej. Mam wrażenie, że trochę za bardzo. O! Osame. To może być fajne. Kupiłem Evertona, ale to wie w przyszłości, jeśli nigdzie będzie odchodził. Larsen, napastnik, ale gra w Niemczech niestety. Bitstrup. Spoko, transfer. 8 milionów? Ja bym go brał, jakby nie będzie chciał. I Pukstas. Spoko. Co miesięczny raport. Ble, ble, ble. Jaki Leo gotowy? Leo. Nie jest gotowy. Salinas, ale będzie śpo. Zobaczymy, co miesięczny raport z Finlandii. Hamalainen był. Jakby był jakiś Hautameki. To by było. Dobra. Rewa Sporto, Bykow, Byskow do Rumunii, Elo. Idź sobie. Nie potrzebują cię. Sorensen, powiem wprost. Nie chcę grać. Zaszkodzi karierze. Jesteś słaby, to już nic nie szkodzi. Sorensen do Club Brugge. Nie. W sensie całkiem dobrej formie. Wiktor, jesteś w dobrej formie. Ale grałem ze FC Porto. Aj, ciężki mecz, ciężki mecz. Tak, wierzę w swój zespół, mój zespół jest super i ja go uwielbiam. Ostatni występ nic nie zmienia, bo Gabi Lopez był super piłkarzem i będzie jeszcze super trenerem. No bo nas po prostu zwolnią w tym sezonie i elo. Bo okazuje, że nie gram na symulacji. Dobra, 3, 2, 1 i co? No i dupa. Niestety, odpadamy z Ligi Mistrzów, ale jakieś europejskie puchary będą. Dobra, ten odcinek już ponad 40 minut trwa. Będzie długi odcinek. Skończymy to okienko transferowe. Nie ma co. Asy, idźcie gdzie chcecie. Dobrze, Lind. Dla mnie to też rozczarowanie, że odpadamy. Ale czasami tak bywa. Nasza drużyna musi się zegrać. Zegrać, zgrać. Może dam temu Eli jeszcze szansę kolejną. Gomez. Za bardzo od razu go dałem do pierwszego składu, chociaż ogólnie chyba nie zawodzi ten Gomez. Tak patrzę na oceny, albo może jestem ślepy, niewidomy i nie widzę tego. Gomez, where are you? Valentin 6,22. Nigra 6,22, więc oboje grają na tym samym poziomie. Ale dobra. Byskow, no dobrze sprzedany. Ogólnie lubię tak gadać do mikrofonu. Naprawdę uwielbiam to robić. Odcinki są długie, wiem o tym. Właśnie gdzieś. Czy ja już chcę tego Medinę sprzedawać teraz? Chyba nie. Damy ci szansę, Medina, wiesz? Będzie dostała szansę. Sanie jest gotowy do zmiany pozycji. O, przez Salinas. Nic się nie zmieniło. Dobra, robimy z ciebie LP, PP. O, będzie teraz długo, co nie? Bo LS-a zrobimy. Zobaczymy. Dużo tych juniorów mam, za dużo moim zdaniem. Dobra, dzień meczowy. Konfa. Morales zadowolone, więc trzeba iść. Musimy grać lepiej. Mamy potrzebne zaplecze. No może damy szansę Brynhildssonowi w ataku. Ja w ogóle dał szansę. Paes. Bergwall niech zagra, jesteś zmęczony, Liniek zagra, no i zagra sobie Medina i zagra sobie Bak. Ja w ogóle bym ściągnął Obando z wypożyczenia. Przegrywamy 2 do 1, fantastycznie! Ja pitole, co to jest za początek sezonu? Tragedia, będę rotował chyba bardziej. Dam zagrać piłkarzom, który bym nie dał. Jestem bardzo ciekawy tego Sotsagera. Może on sprawi, że nasza obrona będzie super. Może jeszcze kupię bramkarza. Ile mam pieniędzy? 6 milionów. 6 milionów mam. Ramirez jest warty 9 milionów. No to nie bardzo. Schmeichel też jest trochę. No, mały to jest. 1,85 m. Pomocnicy. Bramkarz. No nie wyślę Schmeichela do Ekwadoru. Nie mam skrzydłowych. Ale Medina by mógł wysłać do Ekwadoru.
Niech wraca do klubu, z którego przyszedł. Elo. Dobra, Schmeichel, dasz radę. Dobra, Kostucha już przedłuża ten odcinek, także się nie da. Lina do Fiorentiny. Chyba nie. Kończmy to. No, pomimo tego, że... Pomimo wylanych łez, szampan będę lał kiedyś na łeb. Już nikogo nie sprzedaję. Elo. Długi odcinek, bardzo długi. Są miesięczne raporty. Trzeba już kończyć ten odcinek. Tylko ja. No Boliwia też się nikogo nie spodziewa. A z Meksyku. Dobra, Osorio. Romero. Ochoa. Ech, Jezu, minąłem tego Ochoa. Ale 1 200 000. Nie będę płakał. Może by to jest syn. Guillermo Ochoa. Jeden z moich ulubionych piłkarzy. Dobra. 6 kolejek za nami. Mamy już. 13 punktów startu Kopenhagi. Więc jeśli w tym sezonie nic nie wygramy, to my moim zdaniem odpadamy w ogóle z gry. Faza playoff. Czy my nie gramy w ogóle żadnym pucharze, tak? No więc prawdopodobnie w tym sezonie stracimy pracę. Choma najlepszym, a Luciano rozczarowują. Tu jakoś strzelają, ale jest słabo. Jak nasi wypożyczeni. Kiaryś już 5 rozwija. To jest piłka z potencjałem na bycie wyjątkowym i może go w trakcie sezonu ściągniemy ogólnie. Kiara. Bo był fajny rotacji z Paezem. Zobaczymy. Damy mu się trochę porozwijać jeszcze. Ale jakby to goś tak ściągnąć, Pons też się fajnie rozwija. Go to ściągnąć do rotacji z Paezem będzie super moim zdaniem. Nypan też się rozwija. Masen się rozwija, Olesen się rozwija, a Bando... Nie wiem, Bando w ogóle ściągnął. Z Faradlidu. Damy ci szansę. No powiem tak, dużo zmian w tym zespole zaszło. Dlatego ten początek może być jakiś być. Jaki jest, nowa formacja. Nowi piłkarze trochę rozczarowują. Niektórzy piłkarze są rozgoryczeni. Ale miejmy nadzieję, że nas nie wywalą. Jak nas wywalą, to bardzo trudno. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału. Bardzo długi, przorki, że aż tak długo. To tyle, na razie.